Serdecznie witam na briefingu prasowym radnych Koalicji Obywatelskiej, ale jest z nami również pan Zbigniew Byczyński, wiceprezes okręgu toruńskiego Polskiego Związku Wędkarskiego. Dzisiaj będziemy mówić o inicjatywie klubu radnych Koalicja Obywatelska, z którą radni wyszli po zgłoszeniach właśnie pana wiceprezesa, skierowanych na początku 2020 roku. I właśnie wówczas, na początku 2020 roku, pan Zbigniew Byczyński zwrócił się do Łukasza Piaseckiego i do mnie z prośbą o to, czy nie można byłoby wznowić, czy rozpocząć działań zmierzających do wybudowania w bezpiecznym miejscu bezpiecznego slipu, czyli miejsca do wodowania łodzi. Wówczas radni Koalicji Obywatelskiej zgłosili taki problem panu prezydentowi, czy propozycję panu prezydentowi. Następnie w ramach prac nad budżetem miasta wnioskowaliśmy o to, zgłosiliśmy również jako klub radnych poprawkę do budżetu miasta na 2021 rok. Udało się. W 2021 roku zostały zabezpieczone środki, w budżecie na 2021 rok zostały zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji technicznej. Dokumentację techniczną udało się opracować i w budżecie miasta z kolei na 2022 rok, dzięki działaniom radnych Koalicji Obywatelskiej, udało się zabezpieczyć środki blisko około 600 tysięcy złotych na wybudowanie slipu, wybudowanie bezpiecznego miejsca do wodowania łodzi. W poniedziałek, 16 maja, został ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji. Oferty można składać do 3 czerwca. Związanie z ofertą przez inwestora, czyli gminę miasto Grudziądz, musi nastąpić do 2 lipca. Chcielibyśmy zachęcić za Państwa pośrednictwem grudziąckich przedsiębiorców z branży budowlanej, aby wystartowali w tym konkursie, aby złożyli swoje oferty i aby może któremuś udało się wygrać i zrealizować tę wyczekiwaną długo przez zarówno wędkarzy, jak i turystów, ale też służby mundurowe inwestycje. Apelujemy o składanie takich ofert. Mamy nadzieję, że ta inwestycja będzie zrealizowana i w ciągu 4 miesięcy, właśnie, bo tu może jeszcze dodam, że po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 4 miesiące na wybudowanie bezpiecznego slipu wraz z miejscem manewrowym na grudziąckim nabrzeżu. I ta inwestycja w postaci slipu oczekiwana jest także przez służby mundurowe, przez policję, straż pożarną. Jako przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa mamy sygnały właśnie od strażaków, od policjantów, że taki slip jest bardzo potrzebny. Dotychczas strażacy, policjanci korzystają z przyczółka, w którym tworzony jest most pontonowy przez wojsko. Ta lokalizacja, mówiąc najogólniej, jest niefortunna, zwłaszcza kiedy stan Wisły jest niski, ten zjazd jest bardzo stromy, jest kamienisty. Jak sygnalizują przedstawiciele służb mundurowych, częstokroć dochodzi do uszkodzeń śrub i samych łódek. A więc ta lokalizacja i ten slip w pełni profesjonalny jest jak najbardziej oczekiwany przede wszystkim przez nasze służby mundurowe, które przecież prowadzą wiele różnych akcji ratunkowych, poszukiwawczych na Wiśle. I oczywiście, Szanowni Państwo, nie ma co ukrywać, że powstanie takiej inwestycji poprawi bezpieczeństwo naszych mieszkańców. To historia tego budowy, tego slipu, to jest już bardzo długa, no ale nareszcie chyba udaje nam się tak powolutku dobrnąć do szczęśliwego końca. Powiem tylko tyle. Wybudowano w Grudziądzu marinę, w której na wyposażeniu powinien być slip, jego nie ma. No cóż, stało się jak się stało, tego nie odwrócimy. Natomiast miasto rozciąga się wzdłuż brzegu Wisły na długości 12 kilometrów. I trochę wstyd jest, żeby w tym mieście, dużym mieście, nie było miejsca, gdzie można bezpiecznie zbudować czy łódź strażacką, czy łódź policyjną, czy też łódź wędkarską, bądź turystyczną. Jednak ta marina przyciąga trochę turystów do Grudziądza, przyciągnie ich jeszcze więcej, jeżeli będą mogli bezpiecznie w stojącą wodę zbudować swoją łódkę. Do tej pory niestety nie ma takiej możliwości. Wielu turystów, nie tylko wędkarzy, dzwoniło do mnie, gdzie można zbudować łódkę w Grudziądzu. Tak po prawdzie powiedziałem, że tak naprawdę to nigdzie, gdzie jest slip. No nie ma slipu. To, co tutaj mamy, przyczółek mostu pontonowego, to nie jest slipem. To jest miejsce, szczerze mówiąc, niebezpieczne do wodowania łodzi, a
chyba wszystkim by zależało na tym, żeby slip, który powstanie, był miejscem bezpiecznego wodowania łódki dla każdego wędkarza, turysty, każdego, kto przyjedzie do Grudziądza i chciałby z uroków naszej Wisły skorzystać. To po prostu dopiero ten slip otworzy Grudziądz na Wisłę, bo jak do tej pory, to no niestety na tą Wisłę nie jesteśmy otwarci, a możemy liczyć na to, że jednak do nas wiele osób przyjedzie, żeby po tej Wiśle popływać. Ja bym też apelował do grudziąckich przedsiębiorców. Jest sporo firm budowlanych w Grudziądzu i wiem, że niektórzy z właścicieli tych firm są również wędkarzami, mają łódki, pływają, taki slip im też się może przydać i jest okazja, ażeby lokalni przedsiębiorcy też przyczynili się do budowy tego slipu i gorąco zachęcam, żeby do tego przetargu stanęli.